Czy skrzyżowaniem jest część drogi będącą połączeniem jezdni jednej drogi w jednym poziomie? Tak jest. Natomiast no to jest ta nowa definicja, że jest to skrzyżowanie. Zwróćcie uwagę, tutaj w tym miejscu, w tym miejscu łączy się jedna jezdnia z drugą jezdnią, Tu są osobne drogi były w tym miejscu. To jest miejsce z skrzyżowaniem. Teraz, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że. <laughs> No to są te nowe definicje, które zostały nie tak dawno wprowadzone, żeby żebyśmy na to zwrócili uwagę. Tam też na slajdach myśmy przygotowali dla Was pod te nowe przepisy, te przykłady skrzyżowań, gdzie było, była sytuacja taka, że między jedną jezdnią a drugą jezdnią brakowało takiej tego łącznika, czyli brakowało, był łącznik, ale, ale nie zakryty tymi barierkami, czyli była możliwość przejechania z jednej jezdni na drugą jezdnię, to wtedy to miejsce powstawało jako też skrzyżowanie.